Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, na który bardzo długo czekaliście i prosiliście mnie od bardzo, bardzo dawna. I w końcu go nagrywam. A więc jest to update mojej toaletki 2019. Jakiś ponad rok temu dostałam tą toaletkę i wtedy nagrałam dla Was właśnie jak ona wygląda, co w środku w niej jest. Wiecie, czas leci i ta toaletka już zmieniła się naprawdę dużo, dużo, dużo razy i prosiliście mnie, żebym właśnie pokazała, jak ona wygląda teraz, choć ja uważam, że jakoś bardzo się nie zmieniła dla Was. Może być ta zmiana minimalna, bądź może trochę większa niż dla mnie, z racji, że po prostu widzicie ją rzadziej niż ja. Dlatego postanowiłam właśnie, że nagram. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że filmiki teraz będą się pojawiały regularnie co poniedziałek i co piątek w godzinach od 14 do 18, a jeśli chodzi o dokładne godziny, to będę Was informowała zawsze na Instagramie. Tak, na Instagramie. Także od teraz filmiki będą pojawiać się regularnie. No i co, myślę, że bez zbędnego przedłużania czasu rozpoczynać ten odcinek. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a my zaczynamy. Zacznę może od góry toaletki. Jeśli chodzi o całą właśnie tą strefę makijażową, to ona się składa właśnie z takiej toaletki, która przez rok, jak widzicie, się nie zmieniła. Jest to właśnie toaletka z IKEA. Dodatkowo do niej był taki taborecik. No i tak się ona prezentuje, ma takie wielkie lustro, dwie takie mniejsze szufladki i jedną taką większą. Jak na to, że ta toaletka wygląda na dużą, to tak naprawdę nie jest, bo właśnie dużo przestrzeni zajmuje to, wiecie, wolne miejsce, które jakbym gdzieś coś postawiła, to było po prostu za dużo tego wszystkiego i przez to nie zmieściłam się w niej, dlatego pokażę Wam też dwie szuflady z komody, w której również trzymam kosmetyki, dlatego wiecie, ten filmik będzie taki bardziej zbiorowy, pokażę Wam i toaletkę, i szufladę. No, a teraz tak, zaczniemy myślę od góry, od prawej strony. No i tak, tutaj po prawej stronie jest właśnie taka szufladka. Na tej szufladce trzymam takiego kaktusa, który w poprzednim odcinku stał po drugiej stronie jako ozdoba, dekoracja. Był obrócony w tą stronę, ale właśnie i Wy i ja wpadliśmy na to, że można coś tu trzymać. Ja tu ogólnie trzymam różne rzeczy do soczewek, z racji, że jak nie miałam tego pojemniczka, to trzymałam jeszcze tej soczewki, teraz już trzymam tylko różne rzeczy. Mam tu m.in. krople do oczu oraz taką moją starą pipetę do wyciągania właśnie tych soczewek. A teraz mam jeszcze takie opakowanko ze stronki iCan. I tutaj w środku w tym opakowaniu właśnie są te moje soczewki i taka nowa pipeta. Także tutaj to wszystko mam. Oprócz tego na górze jest też taka świeczuszka. Bardzo, bardzo ładnie pachnie, dlatego sobie tutaj stoi, od czasu do czasu ją sobie zapalam. W tej szufladce mam różne rzeczy do ust, jest naprawdę tego dużo. Eosy, jakieś takie, na jakieś, wiecie, jakby mi coś wyskoczyło na ustach, peeling, też jakieś pomadki, czy coś w tym stylu, takie ochronne, wiecie. No, tutaj raczej nie są takie kolorowe, tylko właśnie takie ochronne bardziej, nawilżające. Dalej mam taki szklany pojemniczek. Ten pojemniczek jest z TK Maxa, a to jest z Pepco, tak. Z TK Maxa, no i właśnie w tym szklanym pojemniczku trzymam waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, jak zwał, tak zwał. Obok mamy taki pojemniczek, również z Pepco. Tutaj trzymam wszystkie moje pędzle, no te w większości, z których korzystam. Jakieś pędzle, wiecie, do cieni, do rozświetlacza, do bronzera. Tutaj mam też dwie takie szczoteczki do brwi, dwa takie nożyki do brwi. Tutaj mam też mojego beauty blendera, on jest taki wielki, bo wiecie, namaczałam go i się zwiększył. Ten zalotkę i pędzel do pudru. Także tu są po prostu wszystkie rzeczy, którymi się maluję. W ostatnim pojemniczku, który tutaj stoi, ten pojemniczek akurat jest z IKEA. Mam szczotkę Tangle Teasera i zwykły płyn micelarny. Jest to płyn micelarny, który naprawdę mogę Wam polecić. Druga szufladka i w tej drugiej szufladce trzymam żele antybakteryjne. Na górze trzymam jakieś moje ulubione perfumy. Daisy Dream marka Jacobsa i Saint Laurent, Miss Dior. Tutaj też jakieś malutkie takie miniaturki Daisy. Taki wieszaczek z Pepco, który dostałam na urodziny od dziewczyn, od Martyny. I tutaj tak, tutaj mamy różne naszyjniki. Nie będę Wam pokazywać każdego osobno, bo ten film mi po prostu zająłby za długo. Ale tutaj właśnie mam różne naszyjniki,
różne bransoletki, gumki do włosów, też tutaj mam jakieś bransoletki. No i tak wygląda cała góra od toaletki. I teraz przejdziemy do tej wielkiej szuflady, która jest tutaj. Zaczniemy może od lewej strony, bo to są takie rzeczy, z których korzystam najczęściej. Mamy podkład, z którego powiem Wam, że ostatni raz korzystałam dawno, dawno temu. Po prostu jest to troszkę za jasny podkład. Zresztą ja się podkładem nie maluję, już mam tylko korektora i pudru, ale właśnie jest on tutaj, bo jak już mam sięgnąć po podkład, to sięgam po niego. Tutaj dwa korektory, z których korzystam codziennie. Jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Są one z Naked. Jeden jest pod oczy, drugi na jakieś, wiecie, jakby mi coś wyskoczyło, czy coś w tym stylu. Kolejny taki żel do brwi z Vibo. Tusz do rzęs z Benefitu. Kolejną rzeczą jest eyeliner, który poleciła mi koleżanka, bo robi przepiękne kreski. Pozdrawiam Cię, Karina, jeżeli to oglądasz. I właśnie powiedziała mi, że korzysta z tego eyelinera z Eveline i stwierdziłam, że też chcę się nauczyć robić kreski. Też spróbuję i właśnie kupiłam i będę się uczyć. No, dalej tutaj pomada z Benefitu, z której korzystam najczęściej w takim pędzelku, mega wygodna. Ja mam w numerze 3. Bardzo często się pytacie, czego używam do brwi. No i jest to właśnie ta pomada. Jimmy Brow, niestety troszkę się zmazało, no ale jest to Jimmy Brow. Drugą natomiast pomadą, którą mam z Benefitu, jest to... Sorki, ale jeszcze jestem troszkę chora. Taka pomada z Benefitu, Cabrow. Jednak ja takimi pomadami, takimi wiecie, pomadami nie potrafię się malować. Jak już, to taka w pędzelku. Kolejną rzeczą jest krem do twarzy z La Roche-Posay. Jest na noc, ale tak dobrze mi się on sprawdza, że korzystam z niego również w dzień. Dwa pudry, z których korzystam na zmianę. Jeden bardzo dobrze matuje i jest to właśnie ten puder, Banana Loose Powder z Vibo. A drugi jest raczej, taki bardziej kolorowy i z niego używam też, żeby coś zakryć albo coś w tym stylu, jak nie potrzebuję się jakoś bardzo matowić, ale ogólnie też bardzo Wam polecam ten puder, bo też spoczko matuję. Tutaj dwa takie kosmetyki, Lovely Gold Highlighter, jest to mój ukochany rozświetlacz. Tutaj mamy również róż z Too Faced. Rzadko korzystam z różu, ale mam, jakbym, wiecie, chciała zrobić jakiś taki większy makijaż. Tutaj z tyłu mam też również pomadki, jakaś z Rimmela, z Vibo, z Fenty, coś tam Academy of Color i Too Faced. No, jakieś tam błyszczyki. Nie korzystam z nich jakoś super często, raczej, wiecie, gdzieś wychodzę. I ostatnimi rzeczami, które tutaj mam, to są paletki. I paletki, z których najczęściej korzystam, to jest Tartalette in Bloom Start, Too Faced Sweet Peach i ostatnia to Huda Beauty. Druga szufladka i to, co tutaj mam, to antyperspirant pod pachy, płyn do soczewek, taki cudowny tonik z Pixi i tutaj taki antybiotyk. Właśnie też nie na jakieś różne chrostki, akurat opakowanie jest od czegoś innego, po prostu jest przelane do takiego malutkiego. Tutaj pokrowiec na moje okulary, wiecie, korekcyjne. I z tyłu takie chusteczki do twarzy, które oczyszczają z Cetaphila. I ostatnia przegródka to przegródka z mgiełkami. Mam tu mgiełki z Victoria's Secret, taka różowa. Taka w taką panterkę, najcudowniejszy zapach ever. I tu jeszcze jedna mgiełka, z której korzystam najrzadziej, dlatego wisi na niej pełno moich scrunchie. Ja tak naprawdę nie miałabym żadnych z tych scrunchie oprócz tej i tej, ponieważ te dwie kupiłam sobie, jak byłam w H&M, bo stwierdziłam, że chcę mieć jakieś takie mięciutkie gumki, które będą idealne do zaplątania na noc i w ogóle. A jeśli chodzi o pozostałe gumki, to je kupiłam w Clarisse, jak byłam również właśnie na wakacjach w Miami, bo wtedy właśnie były w Clarisse na strasznej przecenie, dlatego stwierdziłam, że może jakoś wykorzystam. No, także mam. Dalej taka opaska na głowę. Następną rzeczą jest taka maska w sztyfcie i to jest również coś, co kupiłam właśnie będąc w Miami. Prawdopodobnie jak to oglądacie w tym filmik w poniedziałek, to
Recenzja tego będzie w piątek. Także tak. No, więc jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o tym, to zapraszam w piątek. I w środku mam wszystkie moje maseczki, takie już wiecie, zwykłe. Płachcie, jakieś takie nakładane. No, jest tego naprawdę sporo. Nie będę pokazywać, myślę, każdej osobno. Także tak się prezentuje cała ta toaletka. I teraz zostały nam dwie szuflady w komodzie. Zaczniemy od pierwszej. I to, co tutaj mam, to jest naprawdę dużo rzeczy. Może to wyglądać trochę jak bajzel, ale zobaczycie zaraz, że wszystko jest pięknie poukładane. Pierwszą rzeczą to mamy tutaj taki koszyczek z trzema przegródkami. Tutaj są kosmetyki, które albo mi się kończą i będę ich używać w jakichś podróżach, albo gdy zabraknie mi, wiecie, tych, których aktualnie używam, albo jakieś kosmetyki, które mi się nie sprawdziły i nie mam co z nimi zrobić i wiecie, czekam aż komuś mogę, będę mogła oddać je, albo coś w tym stylu. Tutaj różne pomadki, błyszczyki, które po prostu rzadziej z nich korzystam i albo czekają na to, aż wykończę te, co są w toaletce. No i tutaj też jakieś takie rzeczy, które mi się albo nie sprawdziły, albo znalazłam lepsze zamienniki. No, tego jest naprawdę tutaj sporo. Okej, a więc w tym plastikowym organizerze mamy jakieś pędzle, z których rzadziej korzystam, albo jakoś, które mi się nie sprawdziły. No to są ogólnie kosmetyki, których rzadziej korzystam, nie sprawdziły mi się, albo będzie coś w tym stylu. Lakiery do paznokci, jakaś maseczka i peeling stopy, tutaj waciki kosmetyczne, różne rzeczy do paznokci, paletki, z których rzadziej korzystam. Tą na przykład dostałam w Funday Boxie, tak samo jak tą. Tutaj jakaś do konturowania, niestety nie mam tego robić, dlatego nie ma tego w mojej toaletce. I jakieś dwie paletki, które no tak średnio mi się sprawdziły, mają słabą pigmentację. I w ogóle, a tutaj jeszcze taka szmatka, chustka, którą biorę na pole dance do przecierania rury. I to wszystko, co tutaj mamy. Ostatnia szuflada. Pyk. Tutaj mam takie cztery organizery z Pepco i takie pudełeczko z Ikei. Tutaj mamy różne rzeczy do pielęgnacji ciała. Dwa balsamy, w sumie trzy balsamy i jedno takie masło. Tutaj są takie, wiecie, nożyki do golarki. Olejek w kostce również do ciała. W tym malutkim pojemniczku mam różne maście. Jakieś, o, fenistil na przykład. Tutaj mam takie, zap. Pau. To jest po prostu na wszystko, do ust, do paznokci, naprawdę na wszystko, wszystko. I tutaj jeszcze taka miniaturowa wersja. I tabletki lokomocyjne, ja ogólnie nie mam choroby lokomocyjnej, ale jak miałam jechać na Bahamy, jak byłam w Miami, niestety wycieczka się nie powiodła, to ogólnie nie przepadam za, jak wiecie, jak statek się buja na falach, dlatego lubię sobie wziąć po prostu taką tabletkę. Płyn micelarny, który biorę na podróże. Tutaj płyn micelarny stołupy, który dostałam w Funday Boxie. Pasta z węglem, którą dostałam w Funday Boxie. I jakieś takie serum, które również dostałam w Funday Boxie. Tutaj w tym podróżnym mam... Tutaj mamy taki spray do twarzy z The Body Shopu. Pianka musująca antybakteryjna z Bath & Body Works. Suchy szampon. Olejek do włosów, płyn do mycia pędzli i taka mała rolka, którą zawsze biorę na wyjazdy, żeby wiecie, nie brać tej takiej dużej, bo to nigdy się nie mieści w walizce, szkoda miejsca i w ogóle. No i ostatni pojemnik, taki różowy. To jest pojemnik, w którym trzymam różne kremy do rąk, takie malutkie, które zmieszczą się do torebki z EOS-a, z Fit Loversów. Tutaj mamy jakieś z The Body Shopu i to jest z Bath & Body Works. A więc to tyle już z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli coś się zmieni w tej toaletce, to chętnie dla Was nagram update, ale myślę, że to po jakimś czasie, takim jak na przykład znowu jakiś rok albo jakiś po prostu dłuższy okres. No. Także co, dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do następnego i cześć!